Wisła Kraków 0, Stal Rzeszów 0. Cześć, witajcie na kanale 365 dni Okolice. Widzimy się po spotkaniu trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Mam nadzieję, że tutaj mnie troszeczkę lepiej słychać. No generalnie co, bezwarunkowy remis, natomiast na emocji nie brakowało. Myślę, że taki remis, który przede wszystkim boli sympatyków Wisły Kraków, no bo to ona gdzieś tam czuła, że tutaj mogła sięgnąć po komplet. Przede wszystkim jeszcze przed jakby komentarzem do tego meczu podkreślę tylko, że był to mecz taki specjalny, legendarny, bo żegnaliśmy legendę, więc Kubę Błaszczykowskiego, który oczywiście w roli, powiedziałbym, lobbysty, człowieka związanego z piłką, ale nie już jako piłkarz, no zawiesił już oficjalnie buty na kołku i pożegnał się z futbolem. Legenda reprezentacji Polski, legenda Wisły Kraków. Natomiast jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to myślę, że dużo do zarzucenia mają piłkarze Wisły, którzy wyglądali kiepsko. Mam wrażenie, że ta pierwsza połowa była całkiem niezła, była obiecująca, bo to było takie 45 minut, po których mogliśmy oczekiwać więcej i liczyć na to, że ta gra w drugiej połowie już będzie bardziej konkretna, bo myślę, że konkretów brakowało zwłaszcza. Natomiast tutaj znów po raz kolejny mam wrażenie, że trochę takie dziwne, niezrozumiałe zmiany. Kilka rotacji w drugiej części meczu zeszli między innymi Kasper Duda czy Rodado w takim momencie, w którym mam wrażenie, jeszcze byli potrzebni. No i tutaj wszystko się właściwie posypało. Oczywiście po stronie Stali Rzeszów między innymi Wrąbel świetnie wyglądał, więc bramkarz drużyny Marka Zuba, który dzisiaj bronił fenomenalnie, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, kiedy był no po prostu angażowany. W drugiej natomiast miał mniej tych okazji, no i tu mam wrażenie, że Stal gdzieś tam próbowała zaatakować, kilka wyjść z kontrą, właściwie dwie bramki, które rzecz jasna nie zostały jakby uznane, natomiast Wisła strzeliła jedną bramkę też jakby ze spalonego, także bramki były, natomiast nie te bramki, które oficjalnie zostały zaliczone. Generalnie taki mecz, powiedziałbym, trudny do oglądania i pewnie też dla piłkarzy, no bo wiele takich było momentów, powiedziałbym, przerywanych, szarpanych, trochę chaosu, trochę też działo się na trybunach, między innymi Stańczyk, zresztą jak w tej chwili widzicie na obrazku, także też naprawdę takie, powiedziałbym, dymy i mocne apele ze strony kibiców, natomiast mecz kibicowsko fajny do oglądania, bo ponad 30 tysięcy widzów dzisiaj na Raymonda, także taki naprawdę fajny, czerwony kocioł, to jest to, dlaczego przychodzimy na mecze i oglądamy piłkę nożną, natomiast to wynik może nie cieszyć, no i styl gry, zwłaszcza Wisły Kraków, która ma tutaj ogromne oczekiwania i tutaj kibice czekają, liczą na to, że w końcu będą punkty. Na ten moment wygląda to następująco. 5 oczek po 3 seriach gier. Stal natomiast pierwszy raz zapunktowała w tym sezonie. Wcześniej to były 2 porażki ekipy z Podkarpacia. W skrócie tak to wyglądało. Kanał 365 dni o piłce. Oczywiście zachęcam do tego magicznego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj na dole. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.